Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza Mieszko S. Na widzenie widza Mieszka S. Zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.6.4 The Lion King mod. Będziemy się bawić. No i co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać z netu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft, albo według sześciu kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale. Także zapraszam. A teraz pobierzemy sobie The Lion King mod. I to z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. I gdy wejdziemy sobie na tę stronę, to zjedziemy na dół. Zjedziemy. Tutaj są wszelkie właśnie filmiki pokazujące, co trzeba robić w tymże modzie. I zjeżdżamy na dół i tutaj na czerwonym tle jest, stąd właśnie pobieramy tą wersję na 1.6.4. Także tu klikamy i pobieramy. No i jak mamy pobrany, możemy zainstalować. A do zainstalowania, oprócz tego moda, który pobraliśmy, tego pliku, potrzebujemy Launcher Minecraft i Forge'a na wersję 1.6.4. Jeżeli nie macie, to dowiecie się, jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 122, jeżeli macie wersję premium Minecrafta, a jeżeli macie wersję non-premium, to w filmiku Pomocne Tuty 123. I uwaga, bo jest nowy launcher do non-premium i jego instalacja jest w filmiku, pokazana w filmiku 146. Zatem sobie obejrzyjcie, potem wróćcie tutaj, żeby zainstalować Forge'a. No i uwaga, do obydwu wersji w tych filmikach ja instaluję Forge'a z końcówką 916, a wy pobierzcie sobie i zainstalujcie Forge'a z końcówką 953. Ale tak samo dokładnie jak ja instaluję tego z końcówką 916. I jeszcze jedna uwaga, w tych filmikach przedstawiam, jak przejść z ówczesnej, znaczy z tej, kiedy nagrywałam te filmiki, to była wersja 1.7.2 najnowsza i pokazuję właśnie tutaj, jak przejść z 1.7.2 na 1.6.4 nam potrzebne, ale teraz jest już wersja 1.7.4, więc tak samo jak ja z tej 1.7.2 przechodzę na 1.6.4, tak samo wy przejdźcie z 1.7.4 na 1.6.4. Matko Boska, ile tych wersji? Ok, zanim jeszcze zainstalujemy, to jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Otóż wchodzimy do app data przez roaming, znajdujemy nasz folder .minecraft, a non-premiowcy sobie znajdują swój folder, gdzie mają non-premium i te foldery sobie kopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja The Lion King. Ok, teraz przechodzimy do instalacji i uwaga, wchodzimy do folderu .minecraft, a non-premiowcy wchodzą do swojego folderu non-premium, po czym wchodzimy do folderu mods i przerzucamy The Lion King do folderu mods. I w zasadzie to jest koniec instalacji, zamykamy i sprawdzamy, czy działa. Wchodzimy do Minecrafta i czekamy, aż się otworzy. Mamy Forge'a z końcówką 953, wciskamy play i czekamy. I czekamy. I się otwiera. Raz, dwa i ostatnie. Mówię, czy, bum, nic. No dalej, no dzięki. Wchodzimy w moc i szukamy The Lion King mod. Jest tutaj. Także jest zainstalowany, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i żeby przyspieszyć szukanie, znalezienie takiego kina, stworzymy sobie nowy świat. Nazwiemy go Lion King. Lion King. Weźmy sobie więcej opcji, chociaż sobie gotowe. Tworzymy nowy świat i czekamy, co nam się wygeneruje, bo musimy w tym świecie znaleźć kino i żeby wejść do świata Lion King.
No i cóż tu mamy? Oczywiście zimę. Dobra, skrzynkę mamy, ale podarujemy ją sobie. Zrobimy sobie tak. I mamy tutaj wszelkie różne itemy właśnie z modu The Lion King. Także różne rzeczy można znaleźć w świecie lionowo-kingowym. O, takie różne, różnistości. O, jakie fajne coś kolorowego. Block of Peacock. O, tutaj już, o, tu, odtąd się zaczyna. Także jest dużo rzeczy do wynalezienia. Dużo zadań podobno jest do zrobienia. Ok, teraz sobie przejdziemy tutaj w Creative. I tutaj mamy, o, tyle aż zakładek z Lion King. Zwierzęta różne, różniste, kości, takie rzeczy, jedzenie, drzewa, jakie występują, bloki, jakie występują, o, rudy, jakie występują, nukaor, silver, kivulite, cokolwiek to znaczy. No, także jak widzicie, jest dużo rzeczy. Jest książka z zadaniami, ale poszukajmy sobie najpierw tego kina, bo inaczej nie dostaniemy się do świata Lion King. Jeszcze będzie nam potrzebne złota sztabka. Ok, jedna nam wystarczy i teraz będziemy szukać kina. Wzlecimy sobie w powietrze, żeby to zrobić szybko. Się zahaczyliśmy o drzewo. Może spójrzmy na mapę, czy coś widać. Nie widać, nie widać. W którą stronę lecieć? Polecimy sobie w tą. Może tutaj będzie kino? Musimy znaleźć taki domek. I on nie powinien być trudny do znalezienia. Może tam będzie. Rozglądajmy. O, jest, 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 jest. O, jest. Także on właśnie w miarę blisko, jeżeli stworzymy nowy świat, to w miarę blisko spawnu się znajduje. Tylko oczywiście trzeba pójść w dobrą stronę. Okej. I teraz tutaj musimy temu lwu. Dzień dobry, lwie. Klikniemy go tą łapką. Przynieś mi złotą sztabkę, a ja zamienię ją na Lion King bilet. Ok, masz złotą sztabkę? Aha, i dostałam od razu bilet. Dzięki, użyj ten bilet, żeby otworzyć portal w pokoju za mną. Ok, pa. I wchodzimy tutaj do takiego kina właśnie. O, i tym właśnie biletem podpalamy portal. I teraz możemy sobie wejść. I przenosimy się do świata Liona Kinga. Okej. O, i jesteśmy. I od razu mamy skrzyneczkę. Tutaj sobie możemy zaznaczyć na mapie, że tutaj jest portal. Portal, okej. Back, exit. Już nie zginiemy. No i tutaj mamy w skrzynce książkę. I w tej książce jest napisane... Aha, tutaj muszę niestety większą zrobić sobie. Ale widzicie, mam nadzieję. Tutaj jest, gdzie jest portal. Sorry, przepraszam. I tutaj jest, że jeżeli się zgubi taką książkę, to trzeba przynieść zwykłą książkę do... I aha, i trochę... kurzych, nie kurzych, tylko Boże, lwich skór chyba do Rafikiego, to on da nam następną taką książkę. I tutaj jest Rafiki Quest, czyli zadanie od Rafiki. Do Rafiki, speak to Rafiki, znaczy porozmawiaj z Rafiki w jego drzewie w centrum świata. I na razie nie ma innych, on nam zada jakieś zadania. Ok, czyli musimy teraz znaleźć centrum świata i przypuszczalnie ono gdzieś będzie, jak widzicie, tutaj mamy
Czekajcie, ja może zrobię mniejszy. OK. I tutaj, tutaj przy mapie jest, są nasze koordynaty, więc jest minus 191 plus 497. Myślę, że w okolicach zera gdzieś powinien być chyba środek świata, więc sobie wzlecimy. W sumie on też nie powinien być bardzo daleko od portalu. No dobra, tu lecimy w górę, to tu lecimy w dół. Myślę, tak sobie myślę, że tak właśnie będzie. Okej. Dobra, gdzieś jesteśmy tutaj już w okolicy zera, jeżeli chodzi o, o to. Okej, i teraz tu idziemy w dół, tak. Zmniejsza się, zmniejsza się. Okej. To mam nadzieję, że w ten sposób tu nam rośnie. Tu nam maleje. Myślę, że w ten sposób w jakiś jakoś nam się uda znaleźć ten środek świata. Mam taką nadzieję. Jak widzicie, jest tutaj sawanna. Jakieś nowe rzeczy. Zwierzątka jakieś. Halo. O, tam jakiś taki dziwny piasek. Okej, lecimy dalej. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć Rafikiego w miarę szybko. Hej, ruszaj się. Tutaj rośnie, tu maleje, okej. Ale tu nam z kolei rośnie, no dobra. O, to jest chyba to. Nie, to. Chociaż może. Tak, to będzie to drzewo. Jest drzewo. No, to środek świata. No, w miarę blisko zera jest, jak widzicie. Dzień dobry, Rafiki. Hej. Oho, ho. Witam w obiecanej ziemi. Co to? Ty lubisz moją laskę? Przynieś staremu Rafiki Boże, kości hien chyba to było. Tak, stak kości hien i dostaniesz wtedy swoją laskę. Dla siebie laskę, okej. No, czyli jak widzicie, dostaliśmy zadanie od Rafiki. Musimy mu przynieść kości i wtedy on nam da tą taką laskę, jak on ma. I z tego, co kojarzę, to tą laską trzeba zabić tego przeciwnika, króla lwa, jak on się tam nazywał. Mufasę, o! Mufasę? Nie, Mufasa to był Mufasa. Mufasa to był ojciec króla lwa. No tego tam wujka króla lwa, no pamiętacie na pewno. Dobra, czyli jak widzicie, mod działa. Można znaleźć, można przejść do świata króla lwa, można znaleźć Rafiki. Otrzymać od niego zadanie. Tutaj można pozbierać to, co tutaj jest. Może się nam przydać. No i oczywiście w takim razie ja kończę instalację, pokazywanie, jak się instaluje, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki i oglądajcie wszystkie moje serie. Właśnie się zaczęła nowa seria z widzami Minecraft Teamwork. Zapraszam. Popatrzcie, co tam jest i oczywiście weźcie udział w teamworku. Zatem ja się żegnam. Oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał i pa, pa.